mój życiorys jest mało skomplikowany. Ja jestem urodzona w Warszawie już bardzo dawno. I zainteresowanie ludnością, w ogóle ludźmi, ich dziejami, ich kondycją, po pierwsze wyniosłam z domu po prostu, w którym się zawsze interesowano. Moja mama była w AK i ojciec, i wobec tego moi dziadkowie walczyli o nasz kraj i o to, żeby w nim było lepiej, i w związku z tym takie tradycje w domu zawsze były. No, u mnie jest troszeczkę bardziej bogato, bo właściwie wszystko się zaczyna i kończy na Powstaniu Warszawskim. Ojca zamordowano w Sachsenhausen, babkę zamordowano w Ravensbrück. No i właściwie z całej rodziny tylko ja i jedna ciotka żeśmy to przeżyli. Też zresztą byłem w obozie niemieckim w Ravensbrück, a potem w obozie pracy. No i dopiero armia Pattona wyzwoliła mnie w Niemczech. No, w ten sposób byłem wychowywany właściwie przez dwie kobiety. Matka pełniła funkcję ojca, ciotka pełniła funkcję matki. No i wszedłem w ten sposób w stalinizm i właściwie od początku wiedziałem mnóstwo rzeczy, których nie powinienem wiedzieć. Wiedziałem o Katyniu, wiedziałem o aresztowaniach, jakie miały miejsce wśród polskiej inteligencji, prawda, kiedy wprowadzano ustrój komunistyczny, to przez nasz dom przechodziło. To było dosyć trudne. Trzeba powiedzieć, że matka miała bardzo dużo charakteru. Matka była księgową i pracowała w kontroli wewnętrznej Narodowego Banku Polskiego. I w momencie, kiedy nakazano jej przeglądać szuflady swoich kolegów, powiedziała, że ona tego robić nie będzie. No i od tego momentu ją wyrzucili na pocztę przychodzącą i stemplowała. Aż do 1956 roku tam na tej poczcie przesiedziała, potem już powróciła do banku do normalnej działalności. No tego rodzaju atmosfera spowodowała, że ja jednak chciałem mieć jednak coś stabilnego i w związku z tym na studia to poszedłem na fizykę. Miałem zawsze zainteresowania prawnicze, ale po ujawnieniu tych wszystkich nadużyć wymiaru sprawiedliwości z okresu stalinowskiego, tego wszystkiego, no to właściwie nie bardzo istniały możliwości. Po prostu należało uciec od tego jak najdalej. No i mieć coś, co rzeczywiście się sprawdza, czyli zostałem fizykiem. No ale zawsze przez cały czas w naszym domu, znaczy nie w naszym domu, tylko w ogóle mieliśmy zainteresowania polityczne, zainteresowania społeczne. Z żoną spotkaliśmy się w roku 57 w styczniu, gdzieś przypuszczalnie 7-8 stycznia, w czasie ferii zimowych, na czymś, co się nazywało, było organizowane przez taką pierwszą wolną, prawie wolną gazetę po prostu. Organizowała taki zjazd młodzieży, to się nazywał Zjazd Młodzieży Rewolucyjnej. Myśmy byli młodzieżą rewolucyjną i żona i ja, bo w swoich szkołach żeśmy porozwiązywali komunistyczne ZMP. No i tak nam już zostało, tak już od tego czasu, tak jakoś się razem trzymamy.